Jazda z maksymalną dozwoloną prędkością, więc nic nie musiałem nawet zmieniać, jeśli chodzi o ułożenie nastawnika jazdy. Nie ma i raczej szybko nie będzie. Prace dotyczące radia są nad komunikatami od kierownika. Ja wiem. Ja tam się chciałem zgłosić do tego, ale tam widzę, że już wszystko jest pozajmowane, wszystkie role, nie? Ale jak to ja bym się tam zgłosił, bym tam jakieś dźwięki nagrał, ale... Widzimy, że wszystko jest pozajmowane, bo czytałem cały post. Była rozpiska na konkretne scenariusze, na wszystko. Ja już wszystko zajęte. Czasami ktoś rezygnuje. Chyba pociąg mi jest naprzeciwko jechał, ja ci nie wiem. Albo nie będzie jechał, nie będzie jechał, bo to jest BLK. Jakby ktoś zrezygnował. Czemu nie? No ale na razie widziałem, że wszystko jest zajęte. Dobra, mamy tu już 102 km na godzinę pędzimy. Się rozpędził z próbami. No i mam nadzieję, że tak będzie wyglądała cała podróż, nie? Bez hamowania, bez niczego. Po prostu jedziemy. To będzie najlepiej. Dwieście cztery minuty czekam. Ojejku. Niech mi pan nie robi smaka na pizzę, bo będę musiał iść do pizzy hat, nie? Czy gdzieś i zjeść. Marka mi 100 km na godzinę, odważnie. A co, coś nie tak? Taka prędkość w rozkład wpisana. To znaczy nie powiem, że sam ją zmodyfikowałem, nie? Żeby nie było, ale... No jest taka wpisana. Ale sam zmodyfikowałem, no. Ale tej mojej wypowiedzi nie było, nie? Ja tam nic nie ruszę. No tyle było, nie? Wpisane na początku. A ja sobie zmieniłem. Na stówkę. O, jazda bezprądowa. 80 to jakieś wolno było. Ja nie lubię wolno, ja lubię szybko. Więc a. Trzeba było zmienić. A z pełnymi to nawet 70. Nie wiem, jak ja ostatnio robiłem misję z kontenerkami, to było domyślnie 100 wpisana. Gdzieś tam kontenery wiozłem, nie? Na takich wagonach nisko podwoziowych. Kontenery tak nawet 120 mal. Oj, nie pana. Ale nie w cargo. Czemu nie w cargo? A co, cargo to jest coś innego? Może mi pan wytłumaczyć, czym się różni to, czy to jest w cargo, czy nie w cargo? Na cargo ma 100. Widzi pan. Na dzień było wpisane 100, więc się nie pomylili. Wtedy. Tutaj ja się pomyliłem, no bo sobie wpisałem, że szybciej, bo
Mówię, 80 na godzinę się będę był. Mówię, to ja nigdy nie dojadę do miejsca docelowego. Tak to jednak. Jedziemy, nie? Zatem jak będę chciał, to i tak wyhamuję z tymi wędlarkami ze stówy. To za różnica, czy z 80, czy ze stówy. No nie wie pan, dlaczego tak jest? No i to jak pan nie wie, to ja tym bardziej się wstrzymam od wypowiedzi, ja też nie wiem. Jak to mówią, streamer musi się dwa razy zastanowić, zanim coś powie, bo potem będzie mówił, a bo ten to powiedział. Nie? Bo ten ma rację. Ale jest prywacik, który wpisuje 120 do rozkładowej. No, bardzo dobrze. Pewnie tam jakieś niemieckie linie. Dla kontenerów, no. Ale klaryć to pewnie nie. No ciekawe, czemu nie. Dla węglaryk. Czemu dla węglaryk jest akurat niższa ograniczenie? To jest zastanawiające. Czym się one różnią od kontenerowi i wagonu? Dobra, delikatnie hamowaliśmy, bo to 80, kiedy się jeszcze zaczyna. A kawałek drogi. Gdzieś tu za tym peronem nie jest 80. Dobrze myślę. Jest 80, więc akurat wyhamowaliśmy. Na razie dajemy pozycję 20 osób. Jak trzeba będzie, to damy więcej. Na razie jest tyle. Jedzie, ale jedzie. Normalnie jedzie. Tak po masełku. W ogóle jest koniec już ograniczenia prędkości. Zajmiemy pozycję 43. A ty znowu stąd byłam, zaczynam. Ona co transmisja do pana dzwoni, wie pan? No zawsze tak jest, że na transmisji do pana dzwoni. Nie, dobrze. Dobra, zrobimy, lecimy małego myka. Przy 98. Może damy sobie tu bocznikowanie na pozycję 1. I to powinno nam pozwolić na osiągnięcie 100 km na godzinę. No skąd ona wie o tej pizzy w ogóle? Skąd ona o tym wie? Musiał pan jej to powiedzieć, skoro o tym wie. Czyli znaczy się, że pan się na niej szybciej odezwał, więc niech się pan to na niej dziwi, że do pana dzwoni. No. Właśnie. Dobrze, niech pan idzie tylko raz i porządnie, nie?
żeby już nie musieć drugi raz powtarzać. Taka jest zasada. No to porządnie. Grawinowie, te słupki są takie duże, kilometrażowe. Czy nie już jesień? No widocznie tak jest scenariusz dobrany. Czy nie? Czy to nie od tego zależy? Jaka jest wpisana w pogoda w scenariusz? Raczej od tego, jaka jest wpisana. Jaki dzień roku? Konkretny. To się tam zmienia dziś w ustawieniach, nie wiem. Nie bawiłem się w to nigdy. Radę z systemu. Szkoda, że godziny nie pobiera, to też by było fajnie. A chyba mają źle zaprojektowaną tą jesień, skoro już jest. No jeszcze nie ma kalendarzowa, nie? Panie Simon, naprawdę, że jej się chce tyle chodzić? Że można zmienić, to ja wiem, ale właśnie mi się nigdy nie chce tego zmieniać, więc jakby się samo z automatu pobierało, to by było fajnie. Ja i na przykład Fitch Play nagram, nie? To się sama z automatu dostosowuje do godziny systemowej i nic nie muszę zmieniać. Następny przejazd przez stację Grabówek ma być o godzinie 19:16. O, następny semafor wskazuje prędkość albo do 60, albo do 40. No cóż, trzeba hamować w takim razie. Jazda bezprądowa zresztą. Ten dym mi tak dziwnie przebija przez sieć trakcyjną. Nie, to jakby on był przed siecią trakcyjną, a nie za. A jeszcze jej koleżanki nawet. To współczuje pan. Mogłoby się zmieniać, ale nie będzie ma nagrane. Komunikaty stacyjne nie będą pasować przy zmianie godziny. Aha, taki motyw. Może zahamowałem do tej 40, ale semafor jest gdzieś tam daleko. A to jest ten zamek.
Na co mi było dać szybko hamować? Nie dojdzie z tym przed czasem, no ale dobra. Się zobaczyłem na czat, jak to zresztą zawsze nie bywa. Przy transmisjach na żywo. Że się człowiek nie skupi na tym, co robi, tylko na transmisji. W ogóle Nurecz to jedzie koło nas, nie? Też swoją drogą. Już ma się tymi stromami. Simon, przeraża mnie pan takimi wiadomościami na czacie. No ciekawe dlaczego, wie pan? Ciekawe. No ale po co ja tutaj zjeżdżam? Nie mam zielonego pojęcia. Dalej mam nastój. Aha. Super. A nie mam tu wpisanego postoju technicznego. Ale jak trzeba, to się zatrzymamy. Najdry rabówek, ja? Już tutaj. A jestem mocno przed czasem. A, tak, ja. No to był grabówek, ja. No dobra, mamy wyjazd. Aż 40, no ale zawsze wyjazd, nie? Nie wiem, czy jakiś pociąg pasażerski przepuszczałem, czy coś, ale pewnie jakiś był powód tego, że był na stój wyjazd. No i tak jestem przed czasem. To się liczy, myślę. Wagony już wyjechały za rozjazd, tak mi się wydaje. Ja wyjechały. Można się rozpędzić do tej 100 na godzin. Będzie za 19 minut, jest pan tego pewien? Że na pewno? Ale tym torem nigdy jeszcze nie jechałem. Jakim bocznym.
może następny semafor? Nie, nie, nas tu do 40 będzie. Dobra, ale jest pod górę, więc... Trzeba jeździć częściej towarami. Aha. No, jakbym jeździł częściej, to na pewno by było inaczej. Bym znał te zakamarki. No i cóż, to nie jeżdżę, to nie wiem. Ja wiem, że tu będzie 40, więc no... Nie chcę tutaj za szybko zahamować. Chyba widzę semafor. Widzę semafor, więc hamujemy. Tu jest pod góry. Chwilę zajmie to hamowanie. Właśnie, już prawie tyle jedziemy. Można luzować. Bo osobowy tym torem to nie, no właśnie. Dlatego tędy nie jechałem. No dobra, wyjeżdżamy z rozjazdów.